Nowosolski kaskader. Poczekaj, no poczekaj, chłopie, no moment, chwila. Jak masz na imię? Dwa słowa chociaż. Jak? Nie znam. A tak bliżej? Zdzisław. Zdzisław, dobra. Zdzisław przedstawi nam, jak funkcjonuje poduszka w drzwiach w Mercedesie. Zapraszam, Zdzisławie. No. Jak samopoczucie? Bardzo dobra, chciał powiedzieć, że ale przez chwilę za nie mówiłeś, widziałem. No bo nie spodziewałem się wybuchu. Był taki moment, że za nie mówiłeś. No za nie mówię, bo nie wiedziałem. Ale przed eksperymentem wiedziałeś, czego będzie dotyczył? Nie. Nie spodziewałeś się? Nie, absolutnie nie. A myślałeś, że co to może być? No nie wiem, że jakieś dziwne zamki, coś takiego, nie? Że coś się otworzy? Bóg. Aha. Czyli nie byłeś przygotowany tak naprawdę? A w żadnym wypadku. No ale jak to przeżyłeś ogólnie? No troszeczkę, bardzo to jest zaskoczenie. Zaskoczeniem? Tak. No ale ogólnie czujesz się dobrze. No, ale dlaczego niby nie? Czyli ewentualnie jesteś gotowy do kolejnego podobnego eksperymentu. To już teraz będę wiedział, co nie będzie działo, a tak nie wiedziałem. Aha. No troszeczkę byłem bardzo zaskoczony. No to dobra, to przygotuję coś następnego, takiego, żebyś już był, nie był zaskoczony. No, ale okay? To właśnie, a takie zaskoczenie to jest raczej takie ciekawsze, nie? Dobre? No właśnie. To nie widzisz. Dla kogoś. A, czyli jednym słowem to było dobre. Znaczy się, dobre, nawet dla tego, kto, że tak powiem, który dla ciebie. Na takim zna i momentalnie tu nie wychodzi o wejście o zamknięcie. No. Tego, czyli można by było zaprosić na przykład kogoś z ulicy, że proszę pana, proszę tam dotknąć tylko? Tak? Naprawdę, to by był całkiem... A u ciebie nic, kompletnie? No ale... No, trochę było zaskoczenie. Tak. Dobrze, i tak wygląda właśnie poduszeczka. Troszeczkę jeszcze się kopci. Powietrze z niej uchodzi. Ole, smród teraz poszedł. Ole, teraz smrodzisko poszło. Ty, teraz to powiem szczerze, że każda ta poduszka musi być raczej, może nie absolutnie tym samym, ale podobnym czynnikiem nabijana, bo z każdej idzie inny smród, bym powiedział. I weź dotknij ten worek, czy on jest ciepły, czy on jest, bo wydaje mi się, że on jest zimny. Teraz już się nic nie stanie. Jaki jest? Normalny? Zimny jest, tak? Zimny. Aha, czyli to się robi zimne. Ale mokry też, mam wrażenie? Mokry, nie? Tak. Aha. Ale zimny. Ale, no właśnie. Ale powiem tak, to, że on jest mokry, to najprawdopodobniej dlatego, że to stało na dworze. Także to troszeczkę się zmoczyło pewnie od dworu. A zimny, no to widać, taki jest efekt końcowy. Czyli co, do następnego razu? Kogo pozdrowisz? Kogo pozdrowisz ewentualnie? Znajomy. No ale jakiegoś chociaż ze trzech wymień. No trzech, no. Czy tak mało ich masz? Ale powiedziałeś wszystkich, no to chociaż, no dobra. Jednego, no. Kogo jednego pozdrawiasz? Takie pozdrowienia na cały świat, co byś opuścić. Poważnie, no. Kogo? Siostrę? Syna, dzieci. W porządku. To na razie, do następnego razu.